Każdy z nas został kiedyś nauczony wdzięczności, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego, jako my, chrześcijanie, powinniśmy tym bardziej być wdzięczni, co to buduje w naszym życiu i dlaczego wdzięczność jest tak ważna? Święty Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, pierwszy list, piąty, rozdział osiemnasty, werset. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Sam Paweł pisał, żebyśmy dziękowali za wszystko, bo taka jest Boża wola, czyli Bożą wolą jest bycie wdzięcznym, jest dziękowanie. I kiedy myślałem nad tym, możemy rozróżnić takie trzy rzeczy, które wpływają, które dają nam coś w nasze życie kiedy jesteśmy wdzięczni. Pierwsza rzecz to wdzięczność zmienia sposób patrzenia. Im bardziej wdzięczny jesteś, tym więcej widzisz, co Bóg robi w Twoim życiu, bo zaczynasz dostrzegać te małe rzeczy i od razu pojawia się też druga rzecz, która daje nam wdzięczność, czyli im bardziej, im więcej tych rzeczy zauważasz, które Bóg robi w Twoim życiu, tym bardziej szczęśliwy i radosny jesteś. Czasem musimy się aż zmusić, żebyśmy byli wdzięczni za nawet te najdrobniejsze rzeczy, ale kiedy zaczynamy naprawdę to już wypływać z naszego serca, że dziękujemy Bogu, że wstaliśmy, za to, że mamy co jeść, to naprawdę zauważamy w tym głębie, że Bóg troszczy się w tych wszystkich najdrobniejszych rzeczach, i to nam daje ogromną radość. Ale też jest trzecia rzecz, która buduje w nas wdzięczność. Tą rzeczą, o której mówię, jest to. Pokora, a w zasadzie wdzięczność pozbywa się i niszczy pychę w naszym życiu. Bo kiedy ja dziękuję, to nie dziękuję sobie i nie przyznaję sobie tego, że to ja sobie zawdzięczam, ale kiedy dziękuję, ja dziękuję Bogu za to, że zrobił coś w moim życiu. Nie dziękuję sobie. Nie ja coś zrobiłem, ale Bóg coś dla mnie zrobił. I uwaga, kiedy łączymy to wszystko. Czyli im bardziej wdzięczny jestem, tym więcej widzę rzeczy Boga, im więcej rzeczy widzę Boga, tym bardziej chcę być wdzięczny, więc im bardziej jestem wdzięczny, tym większą też mam pokorę, bo wiem, że sam jako ja nic bez Boga nie mogę. I to dzięki Bogu mogę robić cudowne i wspaniałe rzeczy. Ale jest też więcej, jest jeszcze jedna rzecz, która jest cudowa we wdzięczności, i moim zdaniem jest to też pokazanie takiego kolejnego kroku w wierze. Możemy to przeczytać w Ewangelii Świętego Jana, 6, rozdział, jedenasty werset, kiedy Jezus rozmnożył chleb i ryby. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom. Podziękowawszy, rozdał uczniom, wiecie dobrze, że Jezus rozmnożył to jedzenie, rozmnożył te chleby i ryby, i to było naprawdę bardzo ciekawe, ale zastanawiam się, dlaczego Jezus dziękuje, a nie prosi. Jezus był synem Bożym, to jest pewne, więc jako syn Boży też był dziedzicem, a jeżeli był dziedzicem, to co to, 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 co należało do Boga, Należało też do Syna, czyli do Jezusa Chrystusa. Więc Jezus, będąc synem, wiedząc, że Bóg ma moc, że Bóg może wszystko, on to bierze i on już nie prosi, ale dziękuje z wiarą za to, co Bóg zrobi. On dziękuje za to w autorytecie dziedzica, co Bóg za chwilkę zrobi z wiarą. Kochani, i chcę Tobie powiedzieć, chcę Wam powiedzieć, że my też tak możemy. Możemy z wiarą dziękować w taki sposób Bogu, bo jesteśmy synami i dziedzicami Boga. I możemy to przeczytać w liście świętego Pawła do Rzymian. Jest to rozdział 8 i werset 16, w którym o, do 17, w którym pisze taka Rzecz. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeśli Chrystus jest Twoim Panem, jeśli Bóg jest Twoim Bogiem, jeśli w to wierzysz, to jesteś dzieckiem Bożym, ale też i dziedzicem, więc też, kochani, do nas to, co należy do Boga, ta cała moc, cały autorytet należy jako do dziedziców do nas i ta wdzięczność to jest cudowna, nowy, cudowny nowy poziom wiary w Boga, to, co Bóg dla nas ma, ale też taka bliskość, że ja mogę już mu z wiarą dziękować, bo wiem, że to, co należy do Niego, należy też do mnie. Oczywiście to nie zastępuje wcale. Proszenia, proszenie jest bardzo ważne, natomiast chcę Wam pokazać i zachęcić, że jest więcej, że możemy się ciągle udoskonalać w wierze, ale też we wdzięczności, bo wdzięczność w naszym życiu jest cudowna i wspaniała i sprawia, że wcale nie musimy mieć dużo, ale możemy chodzić radośni, bo widzimy, jak działa Bóg w naszym życiu. Życzę Tobie dobrego dnia.